Dzień kobiet nie ma w naszej kulturze tak do końca dobrych notowań. Przede wszystkim dlatego, że prawdopodobnie powstał jako takie komunistyczne święto, które miało być wynagrodzeniem kobiecie i jej grzecznej roli żony, matki, opiekunki domowego ogniska. Natomiast ja oczywiście będę tego święta bronić z zupełnie innych powodów. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że każda celebracja jest dobra, ponieważ jest uruchamianiem bardzo pozytywnych jakości. Kiedy świętujemy, obojętnie czy są to właśnie walentynki, czy jest to Dzień Kobiet, czy Dzień Matki, czy Dzień Dziecka, kiedy świętujemy, uruchamiamy radość, uruchamiamy zachwyt, uruchamiamy piękno. Obdarowujemy się prezentami i dobrymi słowami. Te dobre słowa są oczywiście tutaj też bardzo ważne. Powiedziałabym, że każdy pretekst jest dobry do świętowania. A zatem, z jednej strony, oczywiście, czuję się kobietą przez 365 dni w roku, czasem 366, jeśli to jest rok przestępny. Natomiast to nie zmienia faktu, że uważam, że kobiecość należy celebrować. Podobnie jak kwestia Dnia Matki, tutaj mam zdanie identyczne. Matką jestem zawsze, a nie tylko 26 maja. Natomiast jest to taka kobieca rola, taka bardzo wyjątkowa, że warto jeszcze dodatkowo zrobić z tego święto. Każde święto jest dobre. To pierwszy powód, ale jest też i drugi. A mianowicie kobiecość jest czymś niezmiernie cennym, szczególnie dzisiaj. Uważam, że można Dzień Kobiet zamienić na Święto Kobiecości, w znaczeniu oczywiście, bo jak będziemy nazywać, to jest osobny temat. Natomiast podobnie jest z walentynkami. Walentynki mają wielu przeciwników i tutaj też argumenty są przeróżne. Na przykład takie, że święty Walenty podobno był patronem obłąkanych, tak? Czyli ludzi, którzy całkowicie stracili rozum, podobnie jak zakochany. Natomiast to jakby w ogóle nie ma znaczenia, bo właśnie dla mnie walentynki to niekoniecznie dzień zakochanych. Dla mnie walentynki to po prostu święto miłości. Taki dzień w roku, w którym przypominamy wszystkim i wykorzystujemy to, żeby podkreślać, jak ważna w naszym życiu jest miłość. Każda miłość, nie tylko ta związana właśnie z romantycznymi uczuciami. Każda miłość jest ważna, miłość uzdrawia. I kobiecość też jest ogromnie ważna. I dzisiaj jeszcze słowo na temat tej właśnie kobiecości. Na pewno większość z Was wie doskonale o tym, że zmienia się teraz układ energii na świecie. Świat patriarchalny będzie pomału odchodził do przeszłości. Jego miejsce zastąpi boska kobiecość. Boska kobiecość przyniesie temu światu łagodność, piękno, zachwyt, wdzięk, czar, opiekuńczość, troskę, poczucie bezpieczeństwa. Mówimy oczywiście o archetypach. Zwróćcie proszę uwagę, że siły męskie opierają się na walce, rywalizacji, odwadze, ataku. Dlatego świat jest pełen wojen, pełen sporów, czasem o różne drobiazgi. Męska energia powoduje, że ludzie ciągle mają do siebie o różne rzeczy pretensje, ponieważ męska siła jest oparta właśnie na ciągłej rywalizacji. Kobieca natomiast energia opiekuje się, ponieważ z założenia kobieta pełni taką rolę matczyną. Nawet taka kobieta, która nie posiada dzieci, również opiekuje się innymi, ponieważ to jest nasza bardzo ważna cecha. I powtórzę raz jeszcze, mówimy o archetypach, więc tak naprawdę nie chodzi o to, czy posiadamy dzieci, czy nie. Ważne jest, że kobiecość archetypowa niesie w sobie bardzo silny aspekt macierzyństwa, troski, opiekowania się, a poprzez to również tworzy taką aurę bezpieczeństwa. Bo gdzie czujemy się lepiej i bezpieczniej niż w ramionach matki. I tutaj ten nowy świat,
który właśnie będzie wyłaniał się otoczony kobiecą energią, będzie światem bezpiecznym, będzie światem miłości i pokoju, ponieważ to są właśnie archetypowe cechy kobiecości. Kobieta kocha, przede wszystkim kocha, i to kobieta uczy dzieci kochania. Mężczyzna uczy innych rzeczy, między innymi odwagi, stawiania czoła przeciwnościom. Kobieta uczy kochania, kobieta uczy wybaczania, kobieta uczy łagodności, troski, opiekowania się tymi, którzy są od nas słabsi i tej opieki potrzebują. Takie właśnie cechy będzie miała nowa złota era. W ten sposób właśnie my wszyscy, kładąc nacisk na kobiece energie, tworzymy świat bezpieczny, świat pełen pokoju, pełen kochania, pełen zrozumienia, porozumienia, tolerancji i wzajemnego wspierania się, współpracy. Mówimy o archetypach, podkreślam to po raz kolejny, dlatego że oczywiście każda kobieta jako człowiek niesie w sobie pierwiastki męskie i żeńskie, tak jak każdy mężczyzna niesie w sobie pierwiastki męskie i żeńskie, a zatem mamy wszystkie cechy. I oprócz naszych opiekuńczych, macierzyńskich jakości, możemy także być odważne, przebojowe, waleczne i tak dalej. I podobnie mężczyźni są też czasami wrażliwi, delikatni, opiekuńczy, troskliwi i bardzo kochają swoje dzieci, otaczają je w taki bardzo opiekuńczy sposób swoją energią. A zatem człowiek niesie w sobie mnóstwo różnych jakości. Natomiast archetyp boskiej kobiecości przynosi na świat piękno, miłość, łagodność, troskę, opiekuńczość i pokój. Nawet więcej niż spokój, czyli pokój. To właśnie kobieca energia będzie roztaczała nad ziemią taką aurę bezpieczeństwa i pokoju. Ponieważ kobieta zawsze dąży do pokoju, bo tylko w pokojowych warunkach jej dzieci, jej potomstwo są bezpieczne. Dlatego też warto wzmacniać kobiece energię i również przez celebrowanie takiego dnia jak Święto Kobiecości możemy dołożyć swoją malutką cegiełkę do tworzenia tej nowej ery. To moje uzasadnienie, oczywiście każdy może robić tak, jak chce i może zupełnie ignorować dzisiejszy Dzień Kobiet. Kochane kobiety, kochani mężczyźni, wszystkim Wam życzę dzisiaj mnóstwo miłości, mnóstwo ciepła, mnóstwo życzliwości, mnóstwo łagodności i pokoju, takiego, który przyniesie Wam niebo na ziemi.